Dobra, powołujemy. Mocno tutaj zaciągamy. Przekładamy nogę. Idziemy do przewrotu, mocno trzymając ręką za kołnierz. I dociągamy. Oj, oj. I żyje. Żyje też przeciwnik. Koronawirus będzie miał wpływ na to, co się, proszę państwa, będzie działo. No i niestety też pojawiają się głosy o tym, że niestety te zawody najważniejsze dla wielu sportowców, czyli Igrzyska Olimpijskie, również mają szansę się nie odbyć. Kółeczka olimpijskie już wytatuowane, czy jeszcze nie? No, przemyślę. No, zastanawiałam się nad tatuażem, ale jakimkolwiek, ale jeszcze nie jestem zdecydowana na nic, więc to może ewentualnie sobie kupię jakiś łańcuszek na szyję, zawieszę. O, Budokan w Tokio. Jeżeli ktokolwiek się interesuje karate czy judo, bo to jest hala, na której się odbywają zawody karate i judo, no to Budokan zna i Budokan wie, co to jest, tym bardziej, że bryła tego budynku jest niezwykle charakterystyczna. Japończycy przywiązują do tych dwóch sportów niesamowitą wagę, bo są sporty, które są ich, a na dodatek niestety sporta, które są ich, bici są od wielu lat przez na przykład białych Słowian, bo Paweł Nastula, jak przyjeżdżając do Japonii, spotkał się z komiksem o sobie, że jest jakiś biały wojownik z Polski, z Porando, który bije ich ciężkiego judokę. Jak bardzo dużo dla ciebie jako reprezentantki tego sportu znaczy to, że to jest Budokan i że to będzie Japonia? Generalnie wydaje mi się, że Igrzyska Olimpijskie to jest taki turniej, że czuć tę presję. Ja jeszcze nie miałam okazji startować, byłam tylko w Rio jako sparring partnerka, więc tą atmosferę mogłam odczuć, ale no myślę, że tak jakby jeśli się koncentrujemy na starcie, no to te emocje trzeba zostawić gdzieś tam z boku, no i walczyć tak jak na każdym innym turnieju. A na pewno ten sport uczy odporności psychicznej, bo jak ja zaczynałam, miałam te 9 czy 10 lat, to pamiętam moje pierwsze zawody, kiedy właściwie nie chciałam wyjść z domu, ja płakałam i w ogóle mówiłam, że nigdzie nie idę. W końcu mnie tam gdzieś wypchali na te zawody i walczyłam z moją przyjaciółką Sandrą. No i żadna tak jakby, no to jest sport walki, my tak jakby no, bałyśmy się wygrać właściwie. Trochę nie wiedziałyśmy, o co jeszcze chodzi w tym sporcie. I ostatecznie dostawałyśmy tylko kary za pasywność, bo w judo też się dostaje te kary za pasywność między innymi. I w końcu ona wygrała tę walkę ze mną na trzecią karę, prawda? Czy to jeszcze była tam czwarta kara. Przyjaźniłyśmy się i to było takie dziwne, że musimy teraz walczyć między sobą. Zawsze się kłaniałam przed każdym ćwiczeniem do przeciwnika, żeby okazać mu szacunek. To może zaczniemy od technik ręcznych. Taką najprostszą będzie ippon shorinaga, która polega na wyciągnięciu przeciwnika. Tutaj trzeba mocno zapiąć rękę. I obracamy się i teraz nasz student będzie leciał. Ale umie już pady. Tak, umie. Zobaczymy, jak w praktyce wychodzą te pady. Zrobimy techniki biodrowe. Taką jedną z moich ulubionych jest technika koshiguruma. Każdy rzut dzieli się na trzy etapy. Wychylenie wygląda w ten sposób. Dociągamy przeciwnika do siebie. Następnie mamy wejście. Będę robiła to na podstawie techniki Tayotoshi. Znajdujemy się w takiej pozycji względem przeciwnika. A następnie mamy dociągnięcie rękami i rzut. Będziemy wychylać teraz przeciwnika do tyłu, po skosie lekko. I rzut wygląda tak, że podchodzimy tutaj nogą i nastąpi mocne ścięcie nogi. Zostajemy w tej pozycji. Teraz wykonamy technikę poświęcenia. To moje nogę. Najpierw ja się położę, a potem będzie leciał partner. Możemy w ten sposób zejść, żeby wywołać reakcję przeciwnika, który będzie się chciał prostować. Kiedy już wywołamy tę reakcję, mocno wskakujemy pod niego, ciągniemy rękami do góry, do tyłu, no i kończy się to dorsem. To jest ułamek sekundy, kiedy możemy polecieć i też kiedy możemy rzucić, prawda? Ale te rzuty nasze trwają bardzo krótko i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby no, nie dać się przechytrzyć przez przeciwnika. Jedną z takich ważnych walk była moja walka wygrana przeciwko zawodniczce z Izraela, Yarden Gerbi. Ona wtedy w 2014 roku była aktualną mistrzynią świata i miałam z nią drugą walkę na zawodach, na Mistrzostwach Europy. Czyli była skazana na pożarcie trochę.
Tak, no właściwie no to ja, ona była wtedy numerem jeden, a ja byłam w rankingu 103 chyba, więc wychodząc ona raczej no, była pewna, że mnie zje, że tak powiem. No ale byłam przygotowana na jej akcję, ona wykonywała wtedy koshiguruma, czyli taki rzut za głowę, a ja wtedy sprytnie wykonałam ogoshi, rzuciłam ją na wazari i dowiozłam do końca walki te wazari, wygrałam, no ona tam właściwie zeszła mocno załamana, a ostatecznie na tych zawodach zdobyłam brązowy medal. Wiadomo, wychodząc do walki, mam jakieś założenie, bo wiemy, że będę walczyła na przykład przeciwko zawodniczce lewostronnej lub prawostronnej, więc wtedy już wiem, jak łapać uchwyt, jak wykluczyć jej uchwyt, jakie techniki też wykonać, no ale ona no, cały czas walczy przeciwko mnie, prawda, więc może jakieś inne akcje wykonać, do których nie jestem przygotowana, prawda. No, tak jak już mówiłam, mamy mnóstwo tych technik w judo, więc no, nigdy nie wiem, kiedy jakby ona zaatakuje coś. Często te ruchy są odruchowe, one są automatyczne. Tak, albo automatycznie czasami skontruję, albo rzucę i nawet schodząc z walki nie wiem, jaką akcję wykonałam. Więc no, trzeba być cały czas skoncentrowanym. Na pewno na 100% nie da się zrealizować tego, co się założy, ale no tak jakby jakieś założenia trzeba mieć na tę walkę, prawda? No bo to jest no, żywa rzecz. Teraz pokażę wam, jak można wykonać dźwignię, czyli dźwignię na staw włókciowy. Po technice Ippon Soi Nage. Ważne, żeby palec tutaj kciuk był do góry. Widać, że przeciwnik jest zadowolony. Okay. Oprócz dźwigni i trzymania możemy wykonać na przeciwniku duszenie. Teraz pokażemy, jak wykorzystać ruch przeciwnika, czyli jego atak do założenia duszenia w parterze. Jest 7 kategorii wagowych męskich i żeńskich. Kwalifikuje się 18 osób. Z tym, że z jednego kraju może być tylko jeden reprezentant w każdej kategorii wagowej. Więc 18 osób z każdej kategorii wagowej dostaje tą kwalifikację bezpośrednią. Plus są jeszcze takie miejsca jak Continental Quota, to się nazywa. I też dodatkowe, czasami przyznawane przez już Międzynarodową Federację Judo. Do takich krajów, które mają mniejsze szanse, że się zakwalifikować. Więc ostatecznie w każdej kategorii wagowej będzie startowało około, tak myślę, 24 osób. To też może się różnić między kategoriami. Więc 24 osoby tylko z całego świata będą startować w każdej kategorii wagowej. Czy judo przywiezie w tym roku cokolwiek? No, ja tutaj nie będę się zarzekać, że tak, ale wszyscy mamy... Proszę się zarzekać. Taką nadzieję, nie chcę obiecywać. To hasło Gloria Victis jest pięknym hasłem, ale z drugiej strony ja zawsze uważałem, że Gloria Victor. Chwała zwycięzcom. Agata Ozdoba była naszym gościem. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w Tokio, w Budokanie będziecie mogły okazję walczyć. Z jakim skutkiem, to już, że tak powiem, niech Lis Kintetsu będzie dla ciebie szczęśliwy. Przede wszystkim niech te igrzyska się odbędą, i żebyście mogli rywalizować w spokoju i bez obawy o jakieś zarazki i przede wszystkim odwołanie imprezy. Bardzo dziękuję.